Trochę się zagadaliśmy z moim dzisiejszym gościem i już się zrobiła 19:11 na naszych zegarach. Przy moim telefonie na łączach internetowych profesor Marcin Matczak. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam i dziękuję za... Panie Marcinie, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie. Bardzo mi miło. Cała przyjemność po mojej stronie. Ja obserwuję Pana działalność i tutaj mamy do czynienia z bardzo doświadczonym wywiadowcą, trzeba powiedzieć, czyli osobą, która prowadzi nasze wynika kilkaset wywiadów, więc jest mi tym bardziej miło, że mogę być w tym gronie osób, z którymi Pan rozmawia. Ja myślę, że są dużo bardziej doświadczeni ode mnie. Nie, to jest naprawdę imponująca liczba, także gratuluję i cieszę się, że tak dobrze idzie. Jakby tego doświadczenia nabiera się tak naturalnie zupełnie, powiedziałbym. Poprzez... Tak jest zawsze z doświadczeniem, prawda? Że naturalna praktyka powoduje, że człowiek coraz swobodniej się czuje i ale nieraz rutyna może zgubić, więc też trzeba uważać. Dlatego to musi być zawsze mieszanka, prawda? Doświadczenia i jakiejś tam świeżości podejścia. Jeżeli o mnie chodzi, to uspokajam, żadnej rutyny nie ma, wręcz podekscytowanie. Pytań nie ma. I cały czas ciekawość. To jest właśnie to. Panie Marcinie, jest dużo wątków, które chciałbym poruszyć podczas tej rozmowy, ale zanim przejdziemy do spraw społecznych, bardzo szeroko pojętych, interesuje mnie, jak to się stało w ogóle, że postanowił Pan wiązać swoją przyszłość z prawem, że zaczął się Pan interesować tym tematem. No to, myślę, przyszło w pewnym sensie naturalnie. Ja jestem generalnie humanistą, to znaczy nie mam jakichś szczególnych talentów do nauk ścisłych i kiedy byłem w szkole średniej, to moje zainteresowania takimi przedmiotami jak język polski czy historia były po prostu naturalnymi moimi zainteresowaniami, szczególnie zainteresowanie językiem polskim, który język zawsze dla mnie był bardzo ważnym elementem. A przedmiotów ścisłych ani nie lubiłem, ani nie chciałem się w nich realizować. I kiedy zacząłem sobie zadawać pytanie, na jakie studia pójść, to jeszcze wtedy, to był początek lat 90., było takie myślenie, no, że jednak studia powinny też, zwłaszcza mi jako mężczyźnie, dawać możliwość osiągnięcia pewnych praktycznych przychodów, które pozwolą mi utrzymać rodzinę. I mimo że myślałem o, powiedzmy, mniej, bardziej teoretycznych, mniej praktycznych przedmiotach, nie wiem, no, filologii polskiej, czy o jakichś takich rzeczach, to w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że najlepsze praktyczne wykorzystanie moich tych humanistycznych tendencji to będzie właśnie prawo, które jest bardzo mocno z językiem związane oczywiście, ponieważ prawo to język. Prawo to język, którym jeden człowiek, czyli prawodawca, czy raczej ludzi, mówi innym ludziom, czyli nam, obywatelom, jak mają się zachowywać. I ten język jest na tyle złożony i skomplikowany, że potrzebuje kogoś w rodzaju tłumaczy. Prawnicy są bardzo często tłumaczami tego trudnego języka prawnego na język bardziej ludzki. No i właśnie tak w ostatniej klasie szkoły średniej przed maturą pomyślałem sobie, że może to jest jakiś taki kompromis, to znaczy z jednej strony będę robił rzeczy, które są związane z językiem i mają charakter humanistyczny, a z drugiej strony zdobędę zawód, który pozwoli mi w przyszłości utrzymywać rodzinę i zarabiać jakieś sensowne pieniądze. No i taki był po prostu powód, dla którego wybrałem prawo. No a później się nim już zafascynowałem, bo wydaje mi się, że jest obszarem bardzo, bardzo interesującym. No i tak już jakoś poszło. Czy to jest tak, że nadal praktykuje Pan zawód radcy prawnego, czy to jest teraz troszkę mniej? Nie, to dalej tak wygląda. Ja generalnie uznaję też, że bardzo ważne jest łączenie
teorii z praktyką, czy nauki z praktyką. Jeżeli popatrzy się na przykład na lekarzy, na profesorów medycyny, no to trochę sobie trudno wyobrazić, żeby profesor medycyny znał się tylko teoretycznie na ludzkim ciele, na chorobach, na zdrowiu. Tak. Natomiast nigdy się nie dotknął pacjenta, nigdy nie był z nim w relacji, nigdy, jeżeli na przykład mówimy o chirurgu, nie dokonał operacji i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze mi się wydawało, że jest podobnie z prawnikami. Jeżeli chce się zajmować czymś naukowo, teoretycznie, czyli analizować przepisy, proponować sposób, w jaki powinny być rozumiane, interpretowane, to jednocześnie powinienem wiedzieć, jak one wyglądają w praktyce. I dlatego właściwie od samego początku, po skończeniu studiów, pracowałem jednocześnie jako prawnik praktyk w kancelarii prawniczej i do tej pory pracuję. I jako, powiedzmy, naukowiec na uniwersytecie, robiąc po kolei czy to doktorat, później habilitację, później pisząc książkę profesorską. I wydaje mi się, że taka droga jest sensowna. Może niekoniecznie trzeba ją realizować zawsze. To znaczy, pewnie gdybym miał jeszcze raz ją realizować, to być może wcześniej wyszedłbym z praktyki, żeby móc się skoncentrować na pracy naukowej, bo to nie jest tak, że trzeba mieć 20 lat doświadczenia, żeby wiedzieć, na czym polega praktyka. 7, 8 lub 10 też wystarczy. Natomiast połączenie w ogóle sytuacji praktycznej i teoretycznej, czyli praktycznej i naukowej, uważam za bardzo ważne i zawsze starałem się to robić. Jak pan powiedział, że wystarczy praktyka 7, 8 lat, to tak sobie pomyślałem o sobie, bo ja również to radio prowadzę od 2016 roku, więc... No to już kawał czasu, tak? Więc jakaś praktyka jest, rzeczywiście. Oczywiście, tak, tak. No to już kawał czasu, tak, mhm. To doświadczenie. Panie Marcinie, ale czy rzeczywiście tak było, że... Czy odkąd zaczął pan się zajmować sprawami dotyczącymi prawa? Czy zawsze tak było, że nasze polskie prawo jest tak naprawdę nie dla człowieka? Czy teraz poprzez obecny rząd jest to po prostu bardziej widoczne? To jest bardzo złożone pytanie, bo prawo to jest taki wielki obszar, w którym są różnego rodzaju podobszary, pewne obszary mniejsze. I wydaje mi się, że z całą pewnością prawo powinno być dla człowieka. Natomiast musimy się też zastanowić, co to znaczy dla człowieka, bo wie pan, jest nieraz tak, że pewne rzeczy nam się wydają nieintuicyjne w prawie. My bardzo często jako ludzie, mówię tutaj może nie o prawnikach, ale o zwyczajnych ludziach, którzy nie mają styczności z prawem, uważamy, że prawo i moralność to są właściwie takie same porządki. Znaczy bardzo trudno nam na przykład zrozumieć, dlaczego pewne decyzje w prawie, które są podejmowane, mogą się wydawać na pozór, tak bym podkreślił, niemoralne, czy niezgodne z moralnością. To jest takie powiedzenie jeszcze z czasów rzymskich pochodzące, summum jus, summa iniuria, które można sobie przetłumaczyć jako najwyższe prawo może powodować najwyższą niesprawiedliwość. Nieraz jest tak, że surowo stosowane prawo, takie prawo stosowane według zasady dura lex sed lex, może się nam wydawać szkodliwe, niewłaściwe, atakujące człowieka, podczas gdy, jeżeli się na tym naprawdę zastanowimy, okazuje się, że takie nie jest. Podam przykład, jak już o nim kiedyś mówiłem. Skończyłem kiedyś swoją jakąś prelekcję w jakimś domu kultury, w którym pan portier, który tam pilnował porządku, także się jej przesłuchiwał i po spotkaniu podszedł do mnie, bardzo narzekając na prawo, mówiąc właśnie, że prawo jest niesprawiedliwe, że prawo wyrządza ludziom krzywdę i że trzeba je pozmieniać i że tak nie może być, że prawo musi zawsze prowadzić do moralnych rozstrzygnięć. Ja wtedy zapytałem go, co by zrobił z człowiekiem, z ojcem, który napadł, który włamał się do apteki po to, żeby z tej apteki leki, których potrzebował ten ojciec dla swojej chorej córki. A on powiedział, no to jest działanie, które ja rozumiem, jestem ojcem, też dla swojego dziecka zrobiłbym wszystko, więc wydaje mi się, że nawet takie działanie jest uzasadnione. Wtedy zadałem mu drugie pytanie, czy co by było, gdyby wszyscy, którzy są w potrzebie, włamywali się do sklepów i aptek. I on wtedy powiedział, no nie, wie pan, tak by nie mogło być. Prawda? Taka sytuacja jest zupełnie nieakceptowalna.
I to jest pewien problem w prawie, którego ludzie spoza prawa nie rozumieją, że prawo działa według tak zwanego imperatywu kategorycznego Kanta. To znaczy ono ocenia indywidualną sytuację często z perspektywy tego, co by było, gdyby decyzja w tej sprawie była stosowana we wszystkich sytuacjach. Nawet jeżeli w indywidualnej sytuacji nie mamy współczucia do tego kobieta, to wiemy, że gdyby miało być tak całościowo, cały gmach prawa i w ogóle społeczności by się zawalił. To i nieraz nawet, kiedy widzimy, że ktoś, kto dokonuje moralnie czynu nie do końca złego, jest ukarany, musimy rozumieć, że nieraz wymaga tego tak zwana sprawiedliwość systemowa. To jest trudne, ale chciałbym podkreślić, że tak się nieraz dzieje. Nie zmienia to faktu, że oczywiście są sytuacje, kiedy ludzie są krzywdzeni przez prawo. Tak naprawdę nie zawsze przez prawo, ale przez ludzką nieczułość, głupotę, kogoś, kto to prawo stosuje niewłaściwie. Na szczęście mamy w Polsce, jak w każdym innym kraju, system instancyjny, gdzie można naprawić pewne decyzje w wyższych instancjach. Krótko mówiąc, nie da się na to pytanie bardzo krótko odpowiedzieć oczywiście, ale powiedziałbym tak. Mimo że zdarzają się sytuacje jawnych błędów, niesprawiedliwości, trochę tak jak w medycynie, zdarzają się błędy medyczne. Ludzie po operacjach przez błąd lekarza umierają. To nie można powiedzieć, że one są istotą medycyny. Medycyna ratuje życie i w ogromnej większości przypadków jest skuteczna, popełnia błędy, bo człowiek jest istotą, która popełnia błędy. Tak samo jest w prawie. Ja bym się pokusił o twierdzenie, że ponad 99% prawa to jest prawo, które dobrze służy ludziom, bo nikt nas nie okrada, nikt nas nie zabija. Ludzie przestrzegają przepisów na drodze, dzięki temu jeżdżą w miarę bezpiecznie. Natomiast sytuacje, kiedy prawo nie działa albo ktoś nie jest ukarany, są mimo wszystko moim zdaniem w mniejszości. Może nie 1%, przesadziłem, ale 90 do 10, więc na pewno nie można powiedzieć, że nie pokusiłbym się o twierdzenie, że prawo jako całość jest powiedzmy nieludzkie, prawda, albo nie służy człowiekowi. Ale ciekawą rzecz pan powiedział, że nasze prawo tak jakby przewiduje to, jest to tak skonstruowane, że jest to traktowane jak to by było w całości, prawda? Jak to by było potraktowane tak ogólnie, prawda? I ja przyznam szczerze, kiedy pan to opowiadał, pojawiło się w mojej głowie takie pytanie, czy być może prawo nie powinno być bardziej indywidualne. To jest bardzo ciekawe, tak naprawdę filozoficzne pytanie, które pan zadaje. I problem polega na tym, że wielu myślicieli wykazało, że prawo, jeżeli staje się indywidualne, czy jeżeli staje się zbyt kazuistyczne, jak to się mówi, to znaczy dotyczy bardzo specyficznych przypadków, wtedy staje się niesprawiedliwe. Znamy takie sytuacje, kodeks Hammurabiego jest takim typowym przykładem prawa kazuistycznego, takiego, które nie ustanawiał bardzo ogólnych reguł, tylko dla każdego typu człowieka, dla zabójstwa konkretnej osoby o konkretnym statusie przepisywał pewną karę. Było taką próbą bardziej indywidualnego podejścia. Ale wiemy od takich myślicieli, na przykład jak Friedrich Hayek, że generalność i ogólność prawa jest niezwykle ważna moralnie. Nie prawnie, nawet prawnie także oczywiście, ale moralnie. Dlatego, że jeżeli reguła jest ogólna i mówi, każdy człowiek ma prawo do ochrony zdrowia, albo wszyscy jesteśmy równi, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo to ogólne są sformułowania, albo każdy ma płacić podatki, no to zapewnia pewną istotną wartość, jaką jest równość. No bo jeżeli będziemy teraz mieli takie oto prawo, które będzie mówiło, że jak ktoś jest prezesem, to wolno mu X, a jak ktoś jest zwykłym pracownikiem, to wolno mu Y, jak ktoś jest mężczyzną, to wolno mu X, a jak ktoś jest kobietą, to wolno mu Y, jak ktoś jest blondynem, to wolno mu X, a ktoś jest brunetem, to wolno mu Y, to niestety różnicujemy społeczeństwo i nie mamy takich samych zasad gry dla wszystkich. I to jest pewnego rodzaju problem. Z tego punktu widzenia prawo musi być nieraz ogólne i nieraz ma problem z uwzględnieniem bardzo indywidualnej sytuacji. To jest pewien koszt, można powiedzieć, trudny koszt, ale koszt działania tego systemu, sprawiedliwego systemu. Iwan, jeszcze nawiążę do tego, co opowiadałem panu razem z mamą moją poza anteną. Iwan, jak ja słyszę
Od adwokata, od prawnika słyszę, że on jest tylko tego, żeby zająć się tą sprawą prawnie tylko i wyłącznie, a nie moralnie, więc moralnie możemy sobie twierdzić, że to jest nieetyczne, nie w porządku i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego jest tak, że w prawie nie ma miejsca, mam wrażenie, na moralność? To jest kolejne bardzo ważne pytanie i wielu znowu prawników i filozofów nad nim się zastanawiało. Wie pan, istniał taki, był ten czas, kiedy w naszej rzeczywistości społecznej funkcjonowało prawo nieoddzielone od moralności. To był czas, kiedy funkcjonowało tak zwane prawo naturalne, które najczęściej było pochodną religii. To znaczy uznawano, że objawienie Boga, Pismo Święte lub inne źródło religijne jest źródłem prawa. I z tego wyprowadzano pewne moralne przekonania, które regulowały zachowanie ludzkie. Co więcej, mamy współcześnie jeszcze prawo szariatu, jest takim właśnie prawem, które, w którym nie ma rozdzielenia pomiędzy moralnością i religią i prawem. I teraz, wie pan, to się pozornie wydaje, sytuacja, pytanie, które pan formułuje, to znaczy pytanie, które brzmi, dlaczego w prawie, czy w prawie nie brakuje moralności, czy nie powinno być ona tożsama z moralnością. Ono brzmi przyjemnie, sensownie, wtedy, kiedy my myślimy o moralności dobrej, takiej, którą sami się zgadzamy. Natomiast proszę pamiętać, że każdy kij ma dwa końce. Jeżeli zgodzimy się na to, żeby do prawa wchodziła w sposób niekontrolowany moralność, to nieraz może się zdarzyć, że władzę przejmą ludzie, którzy mają moralność odmienną od naszej. Tak? Wyobraźmy sobie na przykład, że dajmy na to, jest pan osobą, która nie wierzy w Boga i nie zamierza podporządkowywać się jakimkolwiek religijnym rozkazom. Tak. Albo że ma do czynienia z sytuacją kobiety, która jest ateistką i ona nie czuje się zobowiązana w żaden sposób. To oczywiście ma do tego prawo, żeby przestrzegać na przykład religijnych nakazów dotyczących aborcji. I nagle pojawia Jasność. się ktoś, kto zdobywa władzę i mówi: nie, nie, to prawo jest niemoralne, ponieważ pozwala na aborcję. Ja teraz wprowadzę do niego moralność, zgodnie z którą aborcja będzie zakazana. Albo to prawo jest niemoralne, ponieważ pozwala jeść mięso w piątek, a uważam, że religijna norma zakazująca jedzenia mięsa w piątek jest tak ważna, że musi stać się prawem. Wtedy wie pan, zaczyna się robić dziwnie, bo nagle okazuje się, że ta moralność zaczyna dominować to prawo i staje się narzucona wszystkim. W momencie, kiedy jeszcze społeczeństwa żyły w miarę jednej moralności, nie wiem, wszyscy byli katolikami, wszyscy byli chrześcijanami, tak jak nie wiem, było w średniowieczu, to jeszcze to nie było takim wielkim problemem, ponieważ kultura, religia i moralność i prawo były jednością. Natomiast po wszystkich wydarzeniach historycznych, takich jak reformacja, pokazała, że jest wiele religii, tak? Jest wiele spojrzeń na Pismo Święte, na to, co ono mówi. Po rozwoju Tak. nauki, po globalizacji, po sytuacji, w której się wymieniamy miejscami życia z naszymi kulturami i mamy, dajmy na to, takie państwa jak Francja, ale także Polska, gdzie nagle mamy ludzi, którzy pochodzą z różnych stron, powstaje pytanie, czyja ta moralność powinna być tego prawa. Po drugie, twierdzenie, że w prawie brakuje moralności, też można powiedzieć, jest zbyt daleko idące. W prawie jest moralność. Nie wiem, uważamy, że moralne jest zakazywanie zabijania i mamy artykuł 148, paragraf 1 kodeksu karnego, który zakazuje zabijania. Więc to nie jest tak, że prawo jest oderwane od moralności. Chodzi tylko o to, że nie można dowolnie podnosić argumentu moralnego, żeby prawu się nie podporządkować. Wie pan, w takiej sytuacji właściwie zawsze można by było uniknąć odpowiedzialności. Jak pewnie pan słyszał, jest takie zjawisko bardzo drastyczne, tak zwanego mordu honorowego, tak, które w niektórych kulturach, w niektórych religiach funkcjonuje w sytuacji, w której ktoś, najczęściej jest to człowiek młody, najczęściej niestety to jest kobieta, dopuści się pewnego działania, które jest nieakceptowalne z punktu widzenia religii. Dajmy na to seksu przedmałżeńskiego. Pewne nakazy bardzo drastyczne tradycyjnych religii powodują, że członek rodziny, starszy ojciec, brat może zabić tę osobę. No więc jeżeli mamy prawo, które mówi, że nie wolno zabijać, a nagle ktoś przychodzi i mówi, a moja moralność pozwala, no to ma pan konflikt, gdzie już okazuje się, że ta moralność nie jest taka piękna i nie jest taka fajna. Dlatego obecnie prawo jest
skonstruowane według modelu pozytywizmu prawniczego, który zakłada tezę o rozdziale prawa i moralności, ale to nie oznacza, że prawo jest niemoralne. To oznacza, że tylko prawo decyduje, jaka moralność do niego wchodzi. Na przykład parlamentarzyści, uchwalając ustawę, muszą uzyskać akceptację, także społeczną akceptację, dlatego, żeby pewną moralność do prawa wprowadzić i wtedy ona już w nim jest. Ale nie można powołać się na swoją własną moralność, mówiąc, że się prawu człowiek nie podporządkuje, dlatego, że to prowadziło do anarchii. Podsumowując, bo to jest temat naprawdę bardzo duży, jeżeli czy pana, czy czytelników, czy przepraszam, słuchaczy interesuje ta sprawa, ja na YouTubie publikuję od jakiegoś czasu wykłady z filozofii prawa i kilka serii było tych wykładów i zazwyczaj pierwszy lub drugi wykład z każdej serii jest temu poświęcony, to znaczy jest na przykład taki wykład pod tytułem czy moralność może unieważniać prawa, czy prawo może być nieważne, jaka jest relacja między prawem i moralnością. Tam mówię 1,5 godziny, więc trudno jest to w krótkiej odpowiedzi zmieścić, ale jeżeli są Państwo zainteresowani, to zachęcam do słuchania tego na kanale Profesor Matczak, gdzie trochę głębiej te tematy omawiam i wtedy Państwo zobaczą, że to jest bardzo złożone zagadnienie, które wymaga naprawdę głębokiego namysłu i nie da się tak jednoznacznie zdecydować, czy prawo jest moralne, czy jest niemoralne, jaka powinna być relacja prawa i moralności. Jest to po prostu ważna, bardzo ważna dla nas. Wie pan, może ja po prostu zbyt ogólnie to nazwałem, nazywając, że w prawie nie ma miejsca na moralność. Ale chodzi mi o takie aspekty ludzkie po prostu. Czy to po ludzku jest fair wobec obywatela, że prawo na takie rzeczy zezwala, że prawo zezwala na przykład na kradzież pieniędzy, które nie należą do tej osoby, tylko to są pieniądze w tym przypadku podatników, prawda? Podam taki przykład, nie? Wie pan, oczywiście bardzo trudno jest, ja wypowiadam się w tych kwestiach ogólnie, pan ma doświadczenie osobiste, o nim rozmawialiśmy przed anteną, rzeczywiście o konkretnej sprawie, o konkretnej kwestii. Jest oczywiście bardzo trudno to ocenić tak jak mówię, być może w sprawie, która pana dotyczyła, doszło po prostu do błędu. Nie można tego wykluczyć, więc tak naprawdę to jest sytuacja w sposób oczywisty zła. I tak być nie powinno i na pewno, jeżeli tak było, to ta sprawa powinna być rozstrzygnięta inaczej. Ja z natury rzeczy mówię troszeczkę bardziej ogólnie, bo nie znam tak praktycznie tej sprawy, że nieraz poczucie jest tak, że to łacińskie powiedzenie dura lex sed lex, twarde prawo ale prawo. I ta twardość prawa to jest właśnie ta taka sytuacja, gdzie my się czujemy, że ono no nie jest czułe wobec nas, że ono się nie skupia na naszych potrzebach indywidualnych. I pomijając kwestie błędów, które mogą wystąpić, one na pewno są niemoralne i niesprawiedliwe, nieraz następuje taka sytuacja, że po prostu normalne działanie prawa, takie surowe, jest przez nas postrzegane jako niesprawiedliwe. Surowość nie zawsze jest niesprawiedliwością, jest po prostu warunkiem koniecznym funkcjonowania prawa. Natomiast tak jak mówię, to są oczywiście wypowiedzi ogólne, nie dotyczące tej konkretnej sytuacji, o której pan mówił, w której mogło dojść po prostu do złego rozstrzygnięcia, do błędu. A odkąd obserwuje pan to, co się dzieje w naszym kraju, jeśli chodzi o polską politykę? Proszę powiedzieć, czy Polska jako kraj zawsze była tak podzielona, tak spolaryzowana, czy teraz rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś kulminacją tego? Tak, myślę, że mamy do czynienia z pewną kulminacją. Znaczy, gdyby była kulminacja, to jeszcze mielibyśmy nadzieję, że za moment być może opadnie ta tendencja, a ja mam wrażenie, że jesteśmy najwyżej w historii, jeżeli chodzi o polaryzację, ale to niestety chyba jeszcze nie koniec, tak bym powiedział. Wie pan, podziały społeczne zawsze istniały, to nie ulega wątpliwości.
Natomiast chyba nigdy nie zeszły tak nisko i tak nie zeszły tak daleko. Ludzie, którzy pamiętają PRL, oczywiście pokazują, że tam istniały wielkie podziały, nienawiść, która między ludźmi ze względu na zaangażowanie po jednej, czyli komunistycznej, albo po drugiej, opozycyjnej stronie narastała. To jest w pewnym sensie zrozumiałe. Natomiast ci ludzie zwracają uwagę, że nigdy te podziały na przykład nie były tak głęboko, żeby ludzie nie mogli usiąść wspólnie do Wigilii, albo żeby ludzie nie mogli się spotkać na imieninach czy na urodzinach i w pewnym sensie, żeby pewna bliskość taka społeczna istniała. Jak pan teraz posłucha ludzi, którzy stoją po jednej i po drugiej stronie polaryzacji, a tych polaryzacji jest wiele, to znaczy oczywiście ta główna polityczna pomiędzy, nie wiem, PiS-em i Platformą, ale także inne dotyczące ludzi konserwatywnych i ludzi o bardzo liberalnych czy lewicowych poglądach, to z tego ta polaryzacja zaczyna coraz bardziej przypominać wojnę. To jest wojna, można powiedzieć, tożsamości. To znaczy tak. Ja, człowiek, który myśli inaczej, w pewnym sensie staje się dla mnie zagrożeniem. Nie staje się dyskutantem, nie staje się z kimś innym, o kim mogę się czegoś dowiedzieć, z kim mogę porozmawiać, zderzyć, to staje się wrogiem. Kiedy sąsiad, kiedy obywatel, współobywatel staje się wrogiem, no to zaczyna się dziać naprawdę coś bardzo złego. Ja tutaj mam absolutnie mocne przekonanie, że ta polaryzacja jest naprawdę okropna, daleko idąca i chyba rzeczywiście nigdy nie była taka jak teraz. A to jest tak naprawdę, co lub kto jest prowodyrem takiej polaryzacji? Politycy i język, którego używają? Ja zadał pan dwa pytania. Najpierw zapytał pan, kto jest powodem, a potem kto. Ja wolę pytanie co, dlatego że ono jest bardziej takie nie uderzające w konkretnych ludzi. Natomiast dojdziemy do tego też kto, myślę. Ja myślę, że ten proces jest bardziej złożony. Mianowicie ja myślę, że powodem polaryzacji jest to, że świat staje się coraz bardziej skomplikowany, trudny do zrozumienia i bardziej chaotyczny. I to na wszystkich wymiarach. To znaczy rozwój technologii, pewne procesy, które na świecie się dzieją, zmienność, ryzyka, takie jak wojny, terroryzm, pandemia. Tak jak mówię, technologia, która nam pozwala dowiadywać się w jednej sekundzie o rzeczach, o których kiedyś nigdy byśmy się nie dowiedzieli, które dzieją się zupełnie gdzie indziej, a które na nas jakoś oddziałują, powodują moim zdaniem, że większość ludzi w świecie, i to jest zbadane i socjologicznie, i psychologicznie, to są ludzie, którzy żyją w pewnym drżeniu i nie wiedzą do końca, jakie decyzje powinny być podejmowane, dlatego że świat jest po prostu stał się zbyt skomplikowany. Kiedyś ludzie żyli w małych miejscowościach, było wiadomo generalnie, jaki jest wybór, jeżeli chodzi o z kim się można ożenić, za kogo można wyjść, gdzie można pójść do szkoły, gdzie można pójść do pracy. Jakby lista wyborów była ograniczona. Teraz jest nieograniczona. I paradoksalnie jest tak, że wtedy uruchamia się coś, co Erich Fromm nazywa ucieczką od wolności albo ucieczką od wyboru. Ja już nie wiem, co ja mam zrobić ze swoim życiem. Jest tyle opcji, jest tyle tez, jest tyle partii, jest tyle wizji, że ja już staję bezradny i najlepiej nic bym nie robił. I politycy, którzy zawsze żerują na takich uczuciach, nagle się pojawiają i powiedzą i mówią tak, my ci pomożemy, my uprościmy ten świat, spowodujemy, że on stanie się jaśniejszy dla ciebie. Powiemy ci, kto jest twoim przyjacielem, kto jest twoim wrogiem i wtedy będziesz wiedział, co jest dobre, a co jest złe. Oczywiście to jest bardzo propagandowe, to jest bardzo manipulacyjne, ale ludzie często się tego czepiają. Ludzie we współczesnym świecie pragną ideologii, w którą mogliby uwierzyć i która by im uporządkowała świat, a ideologia to jest taki gotowy produkt, który mówi właśnie, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem, kto jest dobry, a kto jest zły. I nagle okazuje się, że ludzie odczuwają spokój, kiedy przyłączają się do jednego obozu. Bo wtedy nie muszą więcej dokonywać wyborów. Ta ideologia albo twórcy ideologii za nich wybierają i dokonują tych wyborów tak trudnych. Więc jak pan widzi te kwestie co i kto są tutaj powiązane, bo najpierw jest co, czyli skomplikowanie świata i potrzeba jak gdyby przewodnika w tym świecie, żeby sobie z nim radzić, a później pojawia się ten przewodnik w postaci polityka, który mówi, ja cię poprowadzę, pojawia się kto, to na tym buduje swoją pozycję polityczną i swój zysk. Więc te dwa pytania, kto i co, są bardzo mocno ze sobą powiązane, natomiast ja uważam, że to jest głębsza kwestia niż sam język.
język jest już tylko efektem tego, że jest popyt na tego typu ideologię, na tego typu spojrzenie na świat. A to jest też ciekawe, co pan mówi, bo mówi pan o tym, że świat jest skomplikowany. A może to jest tak, że po prostu są ludzie, którzy nie nadążają jakby za tym, jak ten świat się rozwija, jak ten świat idzie do przodu. Wie pan, na pewno są kwestie powiązane ze sobą, natomiast proszę zwrócić uwagę, że nawet najbardziej sprawny intelektualnie, emocjonalnie, najszybszy w myśleniu człowiek nie jest w stanie ogarnąć tego świata. No są takie badania, które pokazują, że współcześni ludzie, którzy mają przed sobą telefon i mają rolkę na Facebooku i mają Twittera i Instagrama, w ciągu godziny dostają więcej informacji niż średniowieczny chłop dostawał w ciągu całości życia. A przecież nasze umysły się tak bardzo nie zmieniły. I to powoduje, że uczestniczenie w tej wymianie informacji, to jest tak, jakby pan skoczył w jakąś wielką halę, w której jednocześnie gra 150 głośników i każdy z nich nadaje inną treść. My tego może tak nie odczuwamy, wydaje nam się, że mamy pewną kontrolę, ale wie pan, idzie pan przez tę rolkę tego telefonu i widzi pan najpierw ładnego kotka, później jakieś dziecko, które występuje w talent show, później informację, że krokodyl zjadł golfiarza na Florydzie, później mecz piłki nożnej, boksera. Po prostu to jest kakofonia informacji, tak, danych. Jeszcze większość z nich jest negatywna, bo one się lepiej sprzedają, więc zaczyna się pan bać, dlatego że pan słyszy, że tutaj jest zamach terrorystyczny, tutaj nożownik, tutaj strzelanina w szkole. Kiedyś w ogóle nikt z nas nie słyszał o strzelaninie w Stanach Zjednoczonych, bo nie było takich informacji, a teraz ciągle właściwie to nas to dotyka. Nas to dotyka. I wie pan, to nie pozostaje bez wpływu. No po prostu my jesteśmy, jak każdy człowiek, przejmujemy się tymi informacjami, zaczynamy się bać o nasze życie także, no bo jeżeli tam się zdarzyło, to tutaj też się mogło zdarzyć. Krótko mówiąc, takiego nawału informacji, zwłaszcza złych informacji, takiej kakofonii dźwięków i takiego chaosu, no nigdy w historii nie mieliśmy, bo nigdy nie mieliśmy takich narzędzi technologicznych, prawda? I to powoduje, że niestety, ja sądzę, że jeżeli pan pyta, czy to nie jest wina człowieka, który nie nadąża, to mówię, być może tak, ale to jest wina nas wszystkich, bo my, nikt z nas nie nadąża. Po prostu nikt nie jest w stanie nadążyć za taką ilością informacji. Po prostu one nas zalewają i najczęściej czynią nas nieszczęśliwymi. Tak się zastanawiam, czy dzisiaj sztuką jest złapać jakiś taki nowy, taki zdrowy dystans, bo ja muszę panu powiedzieć, że też mam konto na Facebooku i też pokazują mi się różnego rodzaju informacje. Tak samo jest w telewizji i tak samo jest w radiu, jak słucham. Ale no, ja nie wiem, czy po prostu mam taką umiejętność może po prostu w sobie, że przyswajam po prostu te informacje i te rzeczy, których potrzebuję. No, wie pan, nie wiem, czy to jest możliwe, to pan już musi ocenić. Natomiast myślę, że to by oznaczało, że jest pan osobą absolutnie wyjątkową. Dlatego, że to nie jest tak, że my wszystkie te informacje przyjmujemy świadomie. Wiele z nich oddziałuje na nas nieświadomie. To znaczy budzi w nas pewne emocje, tak, o których nawet nie doświadczamy. Powoduje na poziomie podświadomym pewnego rodzaju przemyślenia, strach, obawę. Natomiast to jest też ciekawe, że pan mówi o tym, że ma pan konto na Facebooku, ogląda pan te rzeczy, które tam są, ale ogląda pan też radio i telewizję. Czy słucha pan radio i telewizji? Proszę zwrócić uwagę, że to jest jednak kluczowa różnica, bo radio i telewizja to są tak zwane media pasywne, to znaczy one się do nas nie dopasowują, bo my się do nich dopasowujemy w tym sensie. Musimy włączyć w odpowiedniej godzinie telewizor, musimy włączyć w odpowiedniej godzinie radio, a co więcej, radio i telewizja nie ma algorytmów, które sprawdzają, co nam się podoba, a co nie.
A internet, na przykład Facebook, czy Instagram, czy inne sieci, czy inne media społecznościowe mają algorytm, który bada pana uwagę, to znaczy sprawdza, jak długo patrzy pan na pewien film albo na pewien obrazek, co pana w nim, co oznacza, że jest pan zainteresowany tego typu treściami i te emocje na pana oddziałują i w następnym ruchu ten algorytm podaje panu podobne treści. Co więcej, to też powoduje polaryzację, dlatego że jeżeli na przykład właśnie załóżmy lubi pan poglądy polityczne X, a więc ogląda pan polityka Y i algorytm od razu dowiaduje się, bo słucha pan go dłużej niż innego polityka Z, to następnie dostanie pan więcej treści w mediach społecznościowych, które dotyczą tego polityka, którego pan słuchał, bo najwyraźniej, jak zrozumiał algorytm, tym się pan interesuje. I w ten sposób ta informacja, która płynie z mediów społecznościowych, zamyka pana w bańce, dlatego że, jak to mówił bohater rejsu, któremu podobały się melodie, które już raz słyszał, panu podobają się informacje, które już pan raz, które podobne do tych, które pan wcześniej oglądał. Po prostu algorytm je panu podaje, bo tak pana definiuje jako takiego człowieka. I w ten sposób pewna część wizji świata zostaje panu odebrana, jest niedostępna. Pan dostaje od tego, tej maszyny, od tego algorytmu tylko treści, co do których algorytm zakłada, że będzie pan na nie pozytywnie reagował. Więc to uzależnia, bo to są emocje, które gdzieś tam w nas są i z jakiegoś powodu na przykład nie, jedni ludzie oglądają boks, inni oglądają małe kotki, a jeszcze inni oglądają talent show albo kabaret. Natomiast to powoduje najczęściej uzależnienie od rodzaju pewnych treści, a także zamknięcie na treści inne, dlatego że cały czas dostajemy coś podobnego. I to jest rzecz, której absolutnie nigdy nie było. Telewizja nie ma tego typu algorytmów jeszcze, albo nie w takim rozmiarze. Pewnie niektóre sieci kablowe czy satelitarne mają już pewne elementy, ale nie w takim wymiarze jak internet. I radio też czegoś takiego nie ma. Więc to jest całkowicie nowa technologia, która zmienia nam trochę mózg, zmienia nam umysł, bo trochę przejmuje nad nami władzę. No wie pan, ja mogę mówić za siebie. Ja na przykład nie mam takiego poczucia, że na przykład media społecznościowe mają nade mną władzę. Po prostu publikuję tam to, co uważam za stosowne. Mało tego, myślę, że to też jest bardzo ważne, bo nie sztuką jest, wydaje mi się, udostępniać albo powielać czyjeś treści. Żeby każdy tworzył ten profil, jakby po swojemu przekazywał swoje treści, nie? Ja na tym się najbardziej skupiam na przykład, nie? Wie pan, no to pełna zgoda, że tak jest. To znaczy, że ta kreatywność i oryginalność w kreowaniu treści jest ważna. I że to jest jedna z rzeczy, która oczywiście zanika, bo jeżeli jest tak dużo treści, które można powielać, to nikt nie myśli o ich tworzeniu. No ale możemy zrobić sobie taki eksperyment, myślę, czy pan jest taki rzeczywiście niezależny od tych mediów społecznościowych. Zaprosił mnie pan do programu, prawda? Tak. Czy wie pan, z jakiego, gdzie pan, dlaczego pan powziął taką myśl? Czy dlatego, że nie wiem, widział mnie pan w radiu, lub słyszał mnie pan w radiu, albo widział w telewizji, czy raczej widział pan, na przykład, nie wiem, posty na Facebooku, które publikuje, albo inne treści w internecie? Jest pan w stanie sobie to przypomnieć? Nie, dlatego, że na pewno nie dlatego, że widziałem pana post na Facebooku, tylko słuchałem rozmowy z panem w telewizji. Okej, no więc to był naturalny, ten bardziej tradycyjny technologiczny model podania informacji. Natomiast ja zadaję to pytanie tylko z tego powodu, że gdyby pierwszy kontakt, który pan miał, powiedzmy, nie wiem, ze mną czy z tym, co ja mówię, był przez media społecznościowe, to właściwie można by było założyć, że to się spowodowało, czy zostało spowodowane tym, że wcześniej algorytm rozpoznał po prostu, że jest pan zainteresowany podobnymi treściami, o których ja mówię, i wtedy to już nie byłaby całkowita wolność. Więc na szczęście to była telewizja, więc tutaj pan wolność zachował, natomiast gdyby to było przez internet, można było powiedzieć, że już w jakiś sposób te media i algorytmy pana zmanipulowały. Ale wie pan co? Mogę się z panem podzielić jedną sytuacją, bo to jest dosyć świeża sprawa. Proszę bardzo.
Dosłownie kilka minut temu, zanim rozpocząłem audycję, bo ja zawsze robię coś takiego na Facebooku, że krótko przed rozpoczęciem programu nagrywam zapowiedź w postaci transmisji na żywo na Facebooku i w tej transmisji zapraszam na audycję, na rozmowę, która się odbędzie. I dzisiaj, tak jak zawsze, zrobiłem to oczywiście i nagle wyskakuje mi informacja. Facebook pokazuje. Twój post narusza, nie wiem, standardy mowy nienawiści. O. Albo, a wiadomo, co... albo coś takiego. Ja sobie myślę, Boże, co ja takiego opublikowałem, że mi się to pojawiło. Zacząłem się nawet zastanawiać, nie wiem, czy może pana nazwisko zostało wyłapane, czy może jakieś inne rzeczy. No po prostu wie pan, poczułem moment grozy, bo muszę... Jeżeli to ja spowodowałem, to bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że moje nazwisko nie narusza standardów Facebooka. Ja nie wiem, czy tak było. Ale to ciekawe, co pan mówi. To bardzo ciekawe. Trzeba pewnie to sprawdzić. Oni tam chyba informują, jakie są przyczyny. Jeżeli by panu wyszło gdzieś tam, że moje pojawienie się powoduje automatyczne zablokowanie, to proszę dać mi znać. Po czym zostaje powiadomienie na przykład na Facebooku, że nastąpiła pomyłka, że mnie przepraszają. To całe szczęście. To może nie jest tak źle, jak myślałem. No, ale to ciekawe, naprawdę to ciekawe, co spowodowało właśnie, czy Facebook czasami wyłapuje jakieś algorytmy, czy po prostu, no nie wiem, jakoś nieświadomie się to dzieje. Tak. Panie Marcinie, bo napisał pan taką książkę, tytuł mi się bardzo spodobał. Tajne państwo z papieru. I ja przyznam szczerze, żebym do tego dodał, że to już jest jawne państwo z papieru. No tak, tak. Ta książka, o której pan mówi, to jest książka, która zawiera zbiór moich felietonów, które były publikowane w różnych miejscach. I rzeczywiście to jest tytuł jednego z felietonów, który łączy w sobie no, rzeczy, które pewnie nie powinny być normalnie połączone, bo z jednej strony jest tajne państwo, przez które rozumiemy często takie państwo bardzo skuteczne, państwo służb specjalnych, Jamesa Bonda, prawda, i innych bardzo sprawnie działających na rzecz państwa ludzi, a z drugiej strony jest to państwo właśnie z papieru czy z kartonu, a więc coś, co jest prowizorką, coś, co nie działa. Ja użyłem tego tytułu, żeby pokazać, że niestety bardzo często to nasze państwo, które chce tak pręży muskuł i chce się wydawać takie bardzo skuteczne, przypomina trochę taki gang Olsena właśnie, taką sytuację ludzi, którzy udają, że są takimi sprawnymi działaczami w jakimś obszarze, że coś potrafią załatwić, a tak naprawdę to są tylko wrażenia i pod tym nie ma żadnej treści ani żadnej skuteczności. I rzeczywiście tak myślę, to znaczy jedną z cech państwa, które w Polsce jest tworzone od 8 lat, jest to, że jest to państwo, które nie ma, jakby to powiedzieć, jest to państwo, które nie ma sprawności i nie ma treści, która jest wymagana od państwa zazwyczaj.
ono, jak mówię, tylko ono tylko powoduje, jakby pręży muskuły, powoduje, że chce się wydawać prawdę. Przepraszam, przestałem tak. Pana widzieć. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Już sekunda, zaraz to poprawimy. Okej. Okay. Proszę mówić dalej. Przepraszam, już sprawdzam, bo tutaj rzeczywiście coś się zrobiło. Momencik, już sprawdzimy. Okej. Okay. Przepraszam, że tak wybiłem pana z wątku, bardzo. A teraz już jest dobrze. Przepraszam, tak. To jakiś był problem. Więc kontynuując myśl, chodziło mi o to, że to państwo chce być takie bardzo sprawne, pokazuje, że ściga przestępców, że nie będzie, nikomu nie daruje, że będzie działać właśnie w taki sposób agresywny i sprawny, a tak naprawdę nie potrafi działać. To widać ostatnio w bardzo tragicznych sytuacjach, jak śmierć tego biednego chłopca Kamila 8-letniego, gdzie ma pan sytuację, w której od dawna było wiadomo, że coś bardzo złego się dzieje, tak? Że ten chłopak jest bity, że jest maltretowany, on gdzieś chodził po ulicach, był znajdowany, i ma pan wiele instytucji państwa, które mogły zadziałać i nagle to państwo nie działa, prawda? A potem mamy kogoś, ministra, który mówi, trzeba zaostrzyć kary. Papier wszystko przyjmie, tak? Co z tego, że kara będzie zapisana w kodeksie, jeżeli zaraz następne dziecko zginie? Czy chodzi o to, żeby nie ginęły dzieci, czy chodzi o to, żeby karać tych, którzy je zabili? To jest absurdalne. To jest dla mnie jeden z wielu przykładów. Ale czy naprawdę kary jakby... Kary jakby wystarczą do tego, żeby tego nie było? No na miłość boską. No właśnie chodzi o to, że nie wystarczą. Chodzi o to, że kary właśnie nie wystarczą. Trzeba skuteczności działania. Wie pan, ja zawsze na spotkaniach ze studentami, na zajęciach to w taki sposób obrazuję. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce na przykład jest bardzo dużo wypadków drogowych. Ludzie giną na drogach. Wyobraźmy sobie, że naprawdę setki ludzi ginie i mamy taki problem. I teraz co dla pana, nawet jako nie dla prawnika, jest najbardziej sensowne? Czy pierwszą rzeczą, o której pan myśli, jest to, żeby zwiększyć kary za te wypadki? Czyli, bo jeżeli tak jest, to w pewnym sensie, a tak myśli wielu polityków, zwłaszcza obecnej partii, to znaczy, że pan w pewnym sensie godzi się z tymi śmierciami, tak? To znaczy, że pan uważa, że to jest okej. Okay. Chodzi o tylko, żeby ukarać tych, którzy doprowadzili do tych śmierci. Przecież nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby zapobiec śmierci. A zapobiec śmierci jest trudniej niż zwiększyć karę. Bo być może zobaczyć, na przykład trzeba sprawdzić, czy może po prostu drogi są źle oznakowane, może edukacja tych, którzy jeżdżą, kuleje, może trzeba podjąć całą masę innych działań, może kwestia związana z widocznością na drodze jest problemem, może jest złe oświetlenie, złe oznakowanie. Wie pan, o wiele trudniej jest zapobiec śmierci, niż ukarać za to, że ktoś kogoś zabił, prawda? To jest dokładnie tak samo, jak nie wiem, z pedofilią. Ktoś mówi, jest kolejna afera pedofilska, jak już mówi, trzeba zaostrzyć kary za pedofilię. No czyli w pewnym sensie godzimy się, że dzieci będą molestowane, tylko ważne jest to, żeby byli ukarani ci, którzy tego dokonują. Chyba jak pedofil szykuje się do ataku, to on nie chodzi codziennie z kodeksem karnym i nie sprawdza, czy kara wyrosła. Bo to przyczyna przestępstwa jest w ogóle bardziej złożona, to bardziej chodzi o procedury kontaktu z dziećmi, o nadzór na to, o zgłaszanie, bo nigdy to nie jest, rzadko jest tak, że atak pedofilski jest od razu się dokonuje. Najpierw jest pewnego rodzaju działanie, podchodzenie. Chodzi mi o to, że naprawdę skuteczne państwo używa wielu innych środków niż tylko kary. Bezsilne państwo po prostu stosuje karę, czyli zemstę, bo nie może nic zrobić z tym, żeby nie dopuścić do złego czynu. I to jest problem, tak? O to mi chodzi. To mam na myśli. No właśnie. I z takim państwem mamy do czynienia, który nie zapobiega, tylko kara. Dokładnie to mam na myśli i ta sprawa tego biednego chłopca to pokazuje. Wie pan, po prostu mamy sytuację, w której zdarza się ta tragedia i po raz kolejny mamy ministra sprawiedliwości, który wychodzi i mówi, szkoda, że nie ma kary śmierci. Ta kara śmierci, gdyby była, nie wróci życia Kamilowi, to po pierwsze. Po drugie, mamy dowody z całego świata,
że surowość kar nie ma głównego, nie jest głównym czynnikiem, który odstrasza. Bo tak jak mówię, ktoś, kto szykuje się do przestępstwa, przede wszystkim myśli o tym, czy zostanie złapany, a nie o tym, czy zostanie ukarany. Gdyby tak było, to wie pan, za zaśmiecanie ulicy wprowadzono by karę śmierci i wtedy wszystkie ulice byłyby czyste. Niestety tak to nie działa. Nie, no to jest po prostu idiotyczne, przepraszam bardzo. Tak. Aż się nie powiem, co w kieszeni otwiera, jak się coś takiego słyszy. No niestety ja o tym mówię ze smutkiem, bo to jest na to nazwa, tak? To jest tak zwany populizm karny, czy populizm penalny. To jest takie działanie, gdzie polityk, który nie ma umiejętności, nie chce tak naprawdę doprowadzić do rzeczywistego zwalczania przestępczości, dużo gada, a mało robi. Ciągle mówi o tym, że trzeba zaostrzyć kary, że trzeba zaostrzyć kary. Problem jest taki, że ludzie na drogach dalej giną, dzieci są dalej molestowane czy maltretowane, a on dalej zaostrza kary i nie rozumie, że te dwie rzeczy nie mają takiego bezpośredniego związku, jaki on by chciał, a ludzie, którzy nie są prawnikami, którzy go słuchają, na to reagują intuicyjnie, mówią, no rzeczywiście, jak zaostrzy, to coś się poprawi. Niestety nie poprawi się, bo to nie surowość kary odstrasza, ale nieuchronność jej wymierzenia. Czyli to, że ktoś, kto popełnia, na przykład pedofil, który doprowadza do molestowania dziecka, nie kieruje się wysokością kary. Mówi, aha, zwiększyli mi o pół roku albo o rok, w związku z tym się powstrzymam. No oczywiście. To jest niekontrolowane. Natomiast to, co może go powstrzymać, to to, że wie, że zostanie złapany. Dlatego, że wtedy pojawiają się inne czynniki, wstyd i tak dalej. Krótko mówiąc, takie państwo ma siłę niewielką, dotyczącą zmiany tekstu prawnego, natomiast nie ma siły polegającej na zmianie rzeczywistości. Dlatego ono jest z kartonu, dlatego je tak nazwałem. Czyli co tak naprawdę musiałoby się wydarzyć, żeby państwo zaczęło zapobiegać tak naprawdę takim sytuacjom? No wie pan, gdybym dokładnie to wiedział, to pewnie byłbym bardzo bogatym człowiekiem, ponieważ wszyscy by mnie prosili o ekspertyzy i rady. Mógłbym mnóstwo pieniędzy zarobić na tym. Wie pan, prawo to nie jest tylko kwestia stosowania czy interpretowania tekstów prawnych, ale to jest też namysł nad tym, jak prawo tworzyć. I jest bardzo dużo przykładów na całym świecie, że przede wszystkim prawo, zanim zostanie tworzone, musi zostać poprzedzone głębokim namysłem i głęboką dyskusją. Ten namysł jest potrzebny po to, żeby ocenić skutki, które przyniesie to prawo. Zastanowić się, czy będzie więcej kosztów czy korzyści, czy nie wylejemy dziecka z kąpielą, czy czasami tutaj zmieniając, tam nie popsujemy. A następnie, kiedy już się dochodzi do pewnego rodzaju rozwiązania, no to wtedy trzeba jeszcze przedyskutować to z ludźmi, którzy są bezpośrednio zaangażowani w te działania. Przykładowo dałem ten przykład ze śmiercią na drodze, z wypadkami na drodze. Ale mogę podać inny przykład. Kiedyś takim zagadnieniem się zajmowałem. Alkoholizm wśród młodzieży. Wie pan, wiemy o tym, jakie są przyczyny alkoholizmu wśród młodzieży. Przyczyną alkoholizmu wśród młodzieży jest zbytnia dostępność alkoholu i brak kontroli tego dostępu. Zbytnia dostępność to znaczy, że sklepy z alkoholem są wszędzie, a po drugie, że łatwo jest kupić nawet jak się nie ma 18 lat, bo po prostu jest taka kultura. I teraz A czy to nie jest tak trochę, przepraszam, że przerwałem, że to jest tak trochę taki brak jakiegoś takiego zainteresowania i troski ze strony rodziców? To jest też jeden z czynników. Oczywiście żadne zjawisko społeczne nie ma jednej przyczyny tylko, prawda? W związku z tym ma pan rację, jest wiele tych czynników. Oczywiście tym czynnikiem jest także kwestia pewnej kultury picia, prawda? Czyli kultury spędzania wolnego czasu i tak dalej. Natomiast jest bardzo trudno prawem zmusić rodziców do opieki w tych zakresach, prawda? Tak. Natomiast można zdecydować prawem co do tego, jak jest dostępny alkohol. To znaczy, nie wiem, można zainwestować więcej pieniędzy, kontrole, takie prowokacje polegające na tym, że nie wiem, policjant czy policjantka wyglądająca młodo albo ktoś podstawiony wyglądający młodo próbuje kupić alkohol bez dowodu. Jeżeli nie ma, jeżeli zostaje dokonana ta sprzedaż, to zabiera się koncesję.
Można zwiększyć liczbę patroli, można zmniejszyć liczbę wydawanych pozwoleń i tak dalej, i tak dalej. Co robi nasz rząd? Nasz rząd uważa, że największym czynnikiem, który wpływa na alkoholizm młodzieży, jest reklama piwa, bo ona jest dozwolona w jakimś zakresie publicznie. I dlatego próbuje na przykład przesunąć, to wielokrotnie tak było, reklamę piwa z godziny 20 na 23, bo oczywiście, i tutaj sobie zaczynam kpić oczywiście, jest jasne, że młodzież pije tylko dlatego, że po głównym wydaniu wiadomości zobaczy reklamę piwa i od razu biegnie. To jest główna przyczyna, po prostu. Nie ma żadnej innej. Ale wie pan, łatwiej jest w ustawie zmienić 20 na 23 niż prowadzić działania edukacyjne, wysyłać straż miejską, jeśli stosować kontrolę, organizować prowokacje. Poza tym, jak pan zmieni ustawę, jest pan politykiem, wychodzi pan na konferencję prasową i mówi pan: zwalczam alkoholizm, bo zmieniłem ustawę. A tu za bardzo nie ma pan co powiedzieć, bo to nie jest takie spektakularne. I to pokazuje, że bardzo duża część działań państwa w zakresie prawa to jest tak zwana legislacja gestów, legislacja ornamentalna. To znaczy, to są ornamenty, to są ozdobniki, one nic nie zmieniają w rzeczywistości. Ta młodzież dalej pije tak, jak piła, dalej jej jest sprzedawany alkohol, bo nikt się tym nie interesuje, ale paru polityków ma poczucie, że zrobiło dobrą robotę i ich słupki poparcia rosną. Więc żeby prawo się tworzyło dobrze, ono musi być tworzone inaczej. U nas teraz zrobiła się taka sytuacja, że są ludzie, którzy biją brawo obecnej władzy za to, że ona potrafi prawo zmienić w ciągu 8 godzin. Pan, to jest szaleństwo. To jest tak samo, jakby pan podziwiał kogoś, kto bardzo szybko jeździ samochodem. Mówił: ale to jest gość. Nie, szybka jazda samochodem dla normalnego człowieka jest głupotą, bo wiadomo, że spowoduje jakieś nieszczęście. Szybkie tworzenie prawa jest głupotą, spowoduje jakieś nieszczęście, spowoduje to, że albo skutki będą, nie będzie żadnych, a zmarnuje się czas, który można było spożytkować lepiej. Proszę pamiętać, że polski parlament, jak każdy parlament, ma ograniczoną liczbę sesji, może uchwalić ograniczoną liczbę ustaw. Więc jeżeli 6 razy poprawia jedną, bo uchwalił ją źle, a bardzo często tak się zdarza, to nie ma czasu na 6 innych ustaw, które są ważne dla ludzi. Prawda? Więc to jest bardzo wiele czynników, ale generalnie, myślę, psuje nam się taka wizja tego, jak prawo powinno być tworzone. Nie ma namysłu, nie ma dyskusji, konsultacji z ludźmi, na przykład właśnie, nie wiem, w przypadku sprzedaży alkoholu, ale sklepika za organizacjami, nie które pytał na nie. Czy w przypadku na przykład, nie wiem, tych przepisów drogowych z kierowcami, z organizacjami, które chronią, które reprezentują ofiary wypadków. Rząd uważa, że wie wszystko najlepiej i robi tak, jak uważa, a później jest, jak jest, niestety. Tak. Bo się nie namyśla i nie dyskutuje. Tych dwóch rzeczy brakuje. A czy to jest tak, panie Marcinie, że sama zmiana władzy wystarczy do tego, abyśmy zauważyli, że coś się zmienia? Nie, no na pewno sama zmiana władzy nie wystarcza. Natomiast wie pan, ta władza, z którą mamy do czynienia teraz, jest bardzo specyficzna, ponieważ ta władza to jest taka władza w stylu szeryfa, który przychodzi, rozstawia wszystkich po kątach i mówi, co mają robić, i z nim nie gada. I pan, taka wersja władzy to jest wersja z westernu z XIX wieku, która nie zauważyła, że świat się zmienił i że generalnie to nie rozkaz, tylko perswazja i rozmowa powodują, że ludzie się czemuś podporządkowują. Krótko mówiąc, filozofia tej władzy jest taka, żeby wziąć ludzi pod but. A wie pan, ludzie nie lubią być brani pod but. Ludzie lubią być szanowani, prawda? To znaczy zapraszani do rozmowy, proszeni o wyrażenie zdania. I teraz ja przez wiele lat badałem to, w jaki sposób różna władza w Polsce konsultuje projekty aktów prawnych, jak mocno rozmawia, jak prowadzi debaty. I nigdy nie było idealnie, żeby była jasność. I do czasu teraz tego rządu właściwie wszystkie partie polityczne popełniały grzechy w tym zakresie. Ale proszę mi wierzyć, nigdy nie było tak jak teraz, żeby nie było dyskusji przed uchwaleniem, żeby nie było dyskusji w parlamencie i żeby nie było dyskusji po. Nigdy nie było tak, że ustawy uchwalano w 8 godzin i było się dumnym z tego, że się z nikim nie ustaliło, a z nikim nie skonsultowało, tylko się wydało rozkaz. Krótko mówiąc, sama władza, zmiana władzy nie wystarczy, natomiast mnie się wydaje, że ta taka filozofia niegadania z nikim, ta filozofia szeryfa, która słabym ludziom może się wydawać atrakcyjna, ale jest tragiczna dla prawa,
że ona jest przypisana jakby do tej władzy, więc jeżeli tylko następna władza odejdzie od tej filozofii i zacznie znowu z ludźmi rozmawiać, konsultować, dyskutować, to już będzie o wiele lepiej. Tak, więc sama zmiana władzy nie wystarczy, potrzebna jest zmiana filozofii, ale ta filozofia nie gadania, nie konsultowania jest tak mocno przypisana do tej władzy, że jakakolwiek być może, która po niej przyjdzie, będzie lepsza, bo będzie chciała z ludźmi rozmawiać i z nimi konsultować to, jak ma wyglądać prawo. Czyli wychodzi na to, że obecna władza ma własną wizję, swoją wizję państwa i my jako obywatele mamy za zadanie według tej władzy oczywiście się do tej wizji stosować. Tak, mamy według tej władzy mamy obowiązek się jej podporządkować. Natomiast proszę pamiętać, że to jest tak, że prawo w Polsce to nie jest tylko prawo, które tworzy ta władza, tylko także prawo, które jest nad tą władzą. Między innymi konstytucja i prawo międzynarodowe, czy prawo europejskie. I właśnie dlatego moim zdaniem ta władza zwalcza, najpierw zwalczała konstytucję, dopóki jej całkowicie nie przejęła, a teraz zwalcza prawo Unii Europejskiej, czy prawo międzynarodowe, bo chce mieć całkowitą swobodę. Te i konstytucja, i prawo międzynarodowe chroni nas przed nadużyciem władzy. Wie pan, cała sprawa, którą nazywamy praworządnością, tak naprawdę da się sprowadzić do jednego. W praworządności chodzi o to, żeby widzimisię jednego człowieka nie decydowało, co się dzieje z panem i ze mną. Tak? Żeby to nie widzimisię tego człowieka, tylko pewne racjonalne reguły za naszą zgodą ustanowione, czyli zgodne z konstytucją, decydowało o naszym życiu. Niestety ta władza zmierza do tego, żeby to widzimisię jednej osoby, czy bardzo wąskiej grupy stawało się prawem, bo właśnie kwestionuje konstytucję, kwestionuje prawo międzynarodowe, prawo unijne, które stanowi pewnego rodzaju standard. Więc o tym chodzi, o to chodzi w tej całej sprawie. Ta wizja, którą ma ta władza, jest absolutnie błędna. Ona jest przestarzała. To tak jakby, wie pan, w sytuacji najnowszych odkryć medycznych dalej leczyłby pan ludzi pijawkami, nie? Przekładał pan pijawki. Mniej więcej tak można. To jest stara wersja, wizja prawa, która w ogóle nie ma żadnej racji bytu, prawa nieskutecznego, zresztą to widać. Niech pan zobaczy, reformowali ten Trybunał Konstytucyjny 8 lat, a on jest 10 razy gorszy niż był, jak zaczyna. To jest tylko jeden z przykładów, gdzie oni włożyli ogromną pracę, żeby poprawić, a wszystko zepsuli. I proszę mi wierzyć, tak jest w wielu innych obszarach. Krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której ta władza chce narzucić nam tę wizję. I to nie chodzi o to, że my się sprzeciwiamy tej władzy. Ta wizja jest głupia po prostu, jest bezsensowna, jest przedawniona, nikt jej nie stosuje i dlatego my nie powinniśmy się do niej stosować. Natomiast gdyby ta władza stosowała się do konstytucji prawa unijnego, to w tych obszarach, w których może decydować, ma święte prawo decydować. Natomiast łamiąc te standardy, łamie nasze prawa i w ten sposób rzeczywiście narzuca nam swoje widzimisię, a tego nie może zrobić. Nie może władza z nami zrobić wszystkiego, to Kaligula mógł swojego konia uczynić konsulem. Tak? Ale to było dawno i teraz już tak nie wolno robić. To, co pan powiedział, jest istotne, że władza próbuje narzucić coś, co nie ma absolutnie racji bytu. I ja panu powiem więcej, że ja niejednokrotnie mam takie odczucie, słuchając tego, co wygadują politycy partii rządzącej, że Boże, przecież to dzisiaj nie ma absolutnie racji bytu, że my jako społeczeństwo jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ja myślę, że nie tylko pan ma takie doświadczenie i takie poczucie. Wie pan, to po prostu wynika z tego, że ci ludzie żyją w jakiejś wirtualnej rzeczywistości tunelowej, która po prostu nie rozpoznaje w ogóle ani oczekiwań, ani potrzeb po drugiej stronie. Co więcej, ja mam wrażenie, że ta władza, ona czuje się tylko i wyłącznie dobrze z ludźmi, którzy są dokładnie tacy sami jak ona. No przecież. Znaczy, a społeczeństwo jest zróżnicowane, tak? I wszyscy są Polakami, bez względu na to, czy na tę władzę głosują, czy też nie. Krótko mówiąc, we współczesnej demokracji nie może być tak, że pojawia się władza, która mówi, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Odmawiamy prawa bycia Polakiem, a nieraz nawet człowiekiem, komuś, kto nas nie popiera, bo uważamy, że to nie są Polacy, tylko Unijczycy polskiego pochodzenia, takie słowa się pojawiają.
To są wszystko działania, które mają na celu podział społeczeństwa, o którym mówiliśmy wcześniej, a tak naprawdę wykluczenie pewnej ważnej grupy społecznej, ludzi, którzy tutaj żyją, mają pełne prawo, żeby tutaj być, zupełne nierozpoznawanie ich potrzeb, zupełne lekceważenie tych potrzeb, co doprowadza oczywiście do jeszcze większego konfliktu. Ale tak jest ze złą władzą, że ona zamiast budować zgodę, która sama buduje, buduje niezgodę, która rujnuje, jak mówi przysłowie. Tak? I tak i to się niestety sprawdza. Najbardziej śmieszne i absurdalne jest to, wtedy kiedy słyszę, kiedy na przykład premier porównuje rządy poprzedników na przykład. No wie pan, to jest pewien dowód słabości i niewydolności, no bo jeżeli ktoś rządzi 8 lat, no to miał wystarczająco dużo czasu, żeby sprawę naprawić. Jeżeli ciągle musi tłumaczyć swoje niepowodzenia tym, co robili poprzednicy, no to znaczy, że tak naprawdę niczego nie potrafi. Nie wiem, czy wyobraża pan sobie na przykład dyrektora fabryki, który przejął taką fabrykę w roku 2015, a w roku 2023 mówi, że no, nie jesteśmy w stanie produkować, dlatego że cały czas jest, że za wszystko jest winny ten, kto tą fabryką zarządzał 8 lat temu. No to taki ktoś jest niepotrzebny, bo to oznacza, że on przez 8 lat, nawet jeżeli tak było źle, okej, zgódźmy się dla przykładu tej rozmowy. Dobrze, było źle, miałeś 8 lat, żeby to naprawić. Jeżeli nie potrafisz tego naprawić przez 8 lat i ciągle mówisz, że się potykasz o problemy swoich poprzedników, to po prostu nie nadajesz się do tej roboty i trzeba cię wymienić. Mam takie wrażenie, pewnie nie tylko moje, bo wiele się mówi o tym, że jesteśmy państwem demokratycznym, ale ja mam wrażenie, że coraz mniej jesteśmy państwem demokratycznym, niestety. No, myślę, że znowu nie jest tutaj pan sam z tym przekonaniem. Demokracja to jest debata, demokracja to jest rozmowa, to jest wysłuchiwanie także drugiej strony, bo to są wszystkie te mechanizmy, które prawo tworzy. I na pewno sytuacja, w której władza zostaje skupiona w jednych rękach, to zagraża demokracji. Ale demokracja, pamiętaj, to nie wszystko. Demokracja musi mieć jeszcze pewne bezpieczniki, bo gdybyśmy się kierowali czystą demokracją, to jak mówi jeden z myślicieli zajmujących się tym zagadnieniem, w demokratycznym kraju kanibali 51% mogłoby przegłosować to, że trzeba zjeść pozostałe 49%. No w związku z tym musi być jeszcze jakiś mechanizm, który powoduje, że nawet jak się ma większość, to nie wolno zrobić wszystkiego tej mniejszości, prawda? No bo czysta większość nie może o tym decydować. Tu muszą być jeszcze pewne bezpieczniki. Takimi bezpiecznikami jest między innymi konstytucja i prawo międzynarodowe. I wie pan, tutaj tak naprawdę zagrożenie dla demokracji jest, ale jest jeszcze większe w tym, co robi ten rząd, jest jeszcze większe zagrożenie dla praworządności, czyli sytuacji właśnie tych mechanizmów. Po prostu oni robią wszystko przez 8 lat, żeby te bezpieczniki wyłączyć, żeby te alarmy wyłączyć, żeby przejęli Trybunał Konstytucyjny, przejęli Sąd Najwyższy, nie chcą się podporządkować Unii Europejskiej. To oznacza, że oni chcą mieć całkowitą dowolność i jeżeli im się zachce zjeść pozostałe 49%, to będą mogli to zrobić. To jest oczywiście metafora, tak? Chodzi o jakiekolwiek zło, które będą chcieli wyrządzić. Tak. Te wszystkie mechanizmy są właśnie po to, żeby większość nie mogła zaatakować tej mniejszości aktualnej, a oni robią wszystko, żeby, jeżeli będą chcieli, żeby zaatakować mogli. I to jest tak bardzo niebezpieczne. Demokracja jest zagrożona, jeszcze bardziej jest zagrożona praworządność, która jest z demokracją powiązana, ale nie jest na pewno tym samym, nie jest dodatkowym elementem zabezpieczenia. Jest jakaś taka specyfika rzeczywiście, że kiedy pojawiają się realne problemy, to proszę zauważyć, że osób rządzących nie ma. Podam panu taki przykład. Wczoraj Monika Olejnik w TVN24 zrobiła debatę po tej tragicznej śmierci Kamila. Tak. I zaprosiła specjalistów różnych. I powiedziała też o tym, że zostało wystosowane zaproszenie dla przedstawicieli rządu. I zgadnijcie, i niech pan zgadnie, jak zareagowali rządzący. Nie przyszli do studia.
No, wie pan, to jest wyraz tego, o czym mówiłem. Znaczy, jakiego całkowitego zamknięcia na rozmowę, na debatę. Ci ludzie po prostu wiedzą, że mają władzę, wiedzą, że ją wykonują źle, bo jest wiele na to dowodów, ale nikomu nie zamierzają się z tego tłumaczyć. To jest kolejne zagrożenie, bo cała istota władzy we współczesnych państwach polega na tym, że władza nie jest absolutna, władza musi być kontrolowana. I dziennikarze między innymi są po to także, żeby władzę kontrolować, nie tylko sądy. Te ataki na sądy, a teraz także na dziennikarzy i te groźby polonizacji, ograniczenia wolności mediów, to jest kolejna próba osiągnięcia bezkarności. Powiem, jeżeli tak, nie pójdzie pan na pewno pod sąd, jeżeli dziennikarz nie napisze, że pan robi źle, to może pan zrobić wszystko, bo nikt się o tym nie dowie. No w związku z tym ci ludzie, mówię tutaj o władzy rządzącej, o naszej partii rządzącej, oni odrzucając rozmowę, odrzucają drugiego człowieka. Tak? Mając w nosie rozmowę, mają w nosie drugiego człowieka, bo oni nie chcą słuchać, nie chcą rozmawiać, oni wszystko wiedzą najlepiej. Tylko że my później widzimy w rzeczywistości, że wiedzą guzik. Dlatego, że naprawdę bardzo poważne problemy się pojawiają i oni sobie zupełnie z tymi problemami nie radzą. Potem tylko mogą zaostrzyć karę, a problem zostaje i dalej jest. Także to jest symbol moim zdaniem tej pogardy dla człowieka. Tak? Pogardy dla człowieka. Jeżeli mogę też panu i wam podać taki też przykład, bo dzisiaj też nie miałem okazji się podzielić swoją myślą. Bo ja też zapraszam wielu dziennikarzy, zapraszam wiele osób i bardzo często jest tak, że na przykład tak jak było w przypadku pana Morozowskiego, że pan Morozowski zadzwonił do pana i uprzedził o moim kontakcie i tak dalej, i tak dalej. I tak to się zazwyczaj odbywa w moim przypadku, że przez to łańcuszek idzie dalej. Ale nie ukrywam, że mam też możliwość kontaktu z ludźmi, którzy pracują w telewizji publicznej. I jest jakaś taka specyfika rzeczywiście, że nawet jeżeli ja chcę kogoś o coś poprosić, mówię o telewizji publicznej, o pomoc w dotarciu do kogoś, to albo to jest problem, albo w ogóle nie odpowiadają na pytania, na wiadomości, na telefony, albo powiedzą, że coś zrobią, ale temat się nagle urywa i nie wiadomo, nic nie ma dalej z tym tematem. I tu i chcę powiedzieć o tym, że kiedy na przykład dzwonię do Andrzeja Morozowskiego z prośbą o pomoc w dotarciu, dajmy na to, do pana, to ja mam pewność, że to zostanie po prostu zrobione. Przynajmniej pan Andrzej spróbuje zrobić wszystko, żeby mi pomóc. A tutaj nie mam takiej pewności. Chyba, no to, jeżeli tak jest, to jest bardzo smutne, to co pan mówi. Być może, no trochę trudno mi to oceniać, bo wie pan, są różne sytuacje, ale być może można by było się pokusić o takie twierdzenie, że to jest sytuacja pewnego rodzaju stylu działania, czy pewnej kultury działania, która schodzi z góry w dół. Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, prawda, które wyraża przekonanie, że jeżeli ludzie na szczycie dają dowód, dają pewien przykład, że można lekceważyć, nie rozmawiać, odpowiadać na pytania, że można odmawiać kontaktu, bo przecież tak bardzo często jest. Ta władza nie odpowiada tylko na pytania, które wcześniej są przygotowane, odpowiada tylko na pytania dziennikarzy życzliwych, nie chce rzeczywiście się konfrontować z innymi, no to później ten wzorzec zły, bardzo zły wzorzec pogardy dla drugiego człowieka, nie rozmowy, braku rozmowy, nie odpowiadania na pytania, schodzi gdzieś niżej i zaczynają się ludzie na niższych poziomach, właśnie w publicznych spółkach, w telewizji publicznej tak traktować. Być może jest pan ofiarą tej kultury. Ja uważam, że w tym jest duża prawda, że jeżeli
przywódcy państwa dają zły przykład w zakresie tego otwartości, są nieotwarci, nie chcą rozmawiać, no to trochę trudno oczekiwać, że ci, którzy dla nich pracują, którzy są też elementem tego całego mechanizmu, będą się zachowywali inaczej, bo niby stąd mieliby mieć wzór. Więc być może to jest efekt po prostu tej właśnie złej kultury relacji do drugiego człowieka, która schodzi z góry w dół i zatruwa coraz większe połacie społeczeństwa. To się od razu wyczuwa, panu powiem. Od razu się wyczuwa w momencie, kiedy na przykład dzwonię, nie wiem, do Konrada Piaseckiego, czy do Moniki Olejnick, czy do kogokolwiek innego. To się od razu wyczuwa. No więc może to jest rzeczywiście teza, to jest na potwierdzenie tej tezy, że to jest różnica kulturowa, tak, o której sobie wcześniej mówiliśmy. Pewna wizja kultury i relacji międzyludzkich, którą ta władza promuje, która jest nastawiona na brak kontaktu, pogardę dla drugiego człowieka, nieprzychylność, albo przychylność tylko do swoich i do tych, którzy są po właściwej stronie, co na jedno wychodzi, i próba, tak jak mówię, rozprzestrzenienia tej kultury wszędzie. Tak. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, za tą, no powiedziałbym, taką lekcję wiedzy o społeczeństwie trochę. No nie chciałem, żeby to był jakiś wykład, ale naprawdę bardzo dobrze się rozmawiało i potwierdza się moja teza, że ma pan bardzo duże doświadczenie wywiadowcze jako osoba prowadząca wywiady. Dobra. Były ważne, głębokie i wie pan, ja z kolei mam też duże doświadczenie w zakresie udzielania wywiadów. I bardzo często jest tak, że człowiek ma wrażenie, że po drugiej stronie stoi ktoś, czy siedzi ktoś, niezainteresowany w ogóle tym, co ta osoba, co ja chcę powiedzieć, która ma listę pytań, które zadaje automatycznie, a w momencie, kiedy zada te pytania, od razu się wyłącza, a ja po prostu mówię sobie a muzą. To jest najgorsze dla osoby odpowiadającej. Tu w pana przypadku jest tak, że ja czuję się cały czas słuchany, analizowany i każde następne pytanie jest rozwinięciem myśli tego, co było wcześniej. To jest ta kultura rozmowy, która jest oparta na szacunku dla drugiego człowieka, na zainteresowaniu tym, co chce powiedzieć i to mu się pozwala rozwinąć, bo dzięki temu mi się łatwiej mówi, być może jesteśmy w stanie obaj dzięki temu dotrzeć do pana słuchaczy lepiej. Więc ja myślę, że pan jest najlepszym przykładem tej kultury, w której nie ma ta władza. I myślę, że to jest bardzo dobra, i myślę, że to jest bardzo dobra puenta i mam nadzieję, że i pana kanał, i ta dalsza działalność dziennikarska będzie się świetnie rozwijała. Wszystkiego najlepszego życzę w tym zakresie, bo jest pan dobrym dziennikarzem i tak trzeba działać. Powiem szczerze, że mam dreszcze po tym, co pan powiedział. Proszę nie mieć, to jest absolutnie zasłużone. Naprawdę. Dla takich chwil chyba się to robi po prostu. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Bardzo dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam, wszystkiego dobrego i dla pana mamy także. I proszę się nie rozłączać, jeszcze zrobimy zdjęcie, dobrze? Dobrze. Naszym gościem był profesor Marcin Matczak, a ja z racji tego, że było ponad godzinę gadania i takiego solidnego, pozostawię was z muzyką.